Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. W dzisiejszym wejściu będę pokazywał, jak robię miniatury w programie Canva na potrzeby YouTube'a, na potrzeby aukcji Allegro, tak aby te miniatury były wyraziste, były wyjątkowe w swoim rodzaju, aby mówiły też dużo o Tobie, o tym co robisz, ale stosując zasady. Kolorów, które przykuwają uwagę, opisów, które, które gdzieś tam zachęcą potencjalnego oglądającego lub potencjalnego klienta, który chce kupić na Allegro, że, że właśnie Twoja aukcja, że Twój film jest wyjątkowy i warto się nad nim zastanowić. Nie przedłużając, zapraszam Was na ekran monitora i działamy. Jesteśmy już na kanwie, to jest strona główna, gdzie znajduje się wyszukiwarka, gdzie możecie wpisać wszystko, co, co potrzebujesz. Banery YouTube, miniatury YouTube. Tu się wyświetlają aktualnie te rzeczy, których ja szukałem, ale jest dużo więcej. Dokumenty, tablice, prezentacje, social media, filmy do druku, strony www. Dużo rzeczy jest tu bezpłatnych. Ja właśnie z tej wersji bezpłatnej korzystam. Jest też wersja pro, gdzie gdzie masz dużo więcej tych elementów i, i bardzo fajnie się na tym pracuje. Ja korzystałem przez 30 dni darmowych właśnie pro. W tym okresie ściągnąłem sobie najwięcej rzeczy, których potrzebuję i korzystam z nich do teraz. Wyłączyłem przed y, opcją płacenia i korzystam dalej z bezpłatnych wersji, ponieważ ona jest bardzo obszerna i na takie potrzeby, jakie ja mam, y, wystarczająca. Tutaj na potrzeby tego filmu stworzyłem tak na szybko po prostu e, miniaturę, którą możecie stosować na YouTube'a. E, to jest, odpowiada to potrzebom imprezy sylwestrowej, rok 2023, super impreza. Są to proste czcionki, żeby pokazać Wam po prostu co, co można zrobić. Teraz Wam objaśnię tutaj pasek boczny, który z którego będziecie na pewno korzystać. Projekty, elementy to są te rzeczy, które możecie wklejać jakieś strzałki, skarpety, pieniądze, cokolwiek potrzebujecie. Tutaj wpisujecie na przykład, nie wiem, kwiatek i wyskakuje Wam kwiatek. Zdjęcia, filmy, dźwięki, ramki, w te ramki później możecie wkleić swoje zdjęcia, Uważajcie tylko to nie gryzie, ale tam gdzie jest ta korona, to jest wersja Pro i te elementy są przeznaczone tylko dla tych, którzy mają właśnie tą wersję opłaconą. Ale wszystkie inne są możliwe, klikacie, pojawiają wam się i a znak wodny, dobra, czyli to jest właśnie z wersji Pro. Nie przeciągnę dalej, więc nie zauważyłem. Widzę, że to tylko same wersje pro, ale możemy sobie takiego żółtego kwiatuszka wkleić we włosy i tu hawajczyk będzie tańczył. Łaka łaka. Dobra. Każdy z tych elementów możecie przenosić, zmniejszać, zwiększać, wycinać, zmieniać kolory, na przykład na czerwony, neon. I tu elementy służą do tego, żeby pewne rzeczy wklejać. Przesyłanie to to, co wy przesyłacie. Wciskacie prześli i wybieracie elementy. Tu są elementy, które ja wklejałem z aukcji internetowych, upiększałem je. Widzicie świąteczne elementy, jakieś tam pierdy. Teksty to właśnie ten tekst, który wkleiłem. Kiedyś jeszcze był dostępny ten, widocznie bardzo się podobał ludziom, korzystali z niego i został zablokowany na potrzeby wersji pro. Ale macie tu wystarczająco wiele tych elementów, czcionek, żeby, żeby coś znaleźć dla siebie. Projekty to właśnie te projekty, które już tworzyłem. To jest ten, który jest na pulpicie. To jest związany ze sprzedażą mojego długopisu 3D, miniatura na Instagram i Facebook. I tyle. I tutaj jeszcze pozostałe elementy. Zdjęcia to są zdjęcia, które, które oni udostępniają. To jest to, które ja wkleiłem. Ja je powiększyłem, ale w oryginale wygląda ono tak. Tu też możecie wpisać w jakiej tematyce to chcecie. Możecie nawet wpisać. No i większość zakazanych rzeczy, ale o, widzicie, małpeczki, cokolwiek chcecie. Teraz wam w skrócie pokażę jak zrobić wycięcie zdjęcia z tła stosuję do tego fotot z program, który, który jest darmowy. Może nie robi tu jakiś super jakościowo, ponieważ no każdy darmowy program ma jakieś ograniczenia. Po to, żebyś kupił. Wersję pełną, ale widzicie, tutaj możemy jeszcze kawałek dociągnąć, żeby włosy były widoczne. a Może to nawet nie jest potrzebne, bo bo później jakościowo to źle wygląda. I widzicie tu taką panią. Możecie sobie wybrać element, który chcecie wyciąć, lub to, co jest. I następnie wciście. Wciskacie download i po prostu to zdjęcie zostaje zapisane. Pyk. Przechodzimy teraz do wykorzystania tego zdjęcia. Ja już wkleiłem tą panią wcześniej. Dajecie prześli, znajdujecie ten plik, który wcześniej tutaj mieliście, pyk. Ale że ta pani już tu jest, to po prostu ją wciskacie i macie ją, o, mogą być siostry bliźniaczki. Ale na razie nie będzie ona nam to potrzebna. Wpisujecie tekst, który was interesuje, zmieniacie czcionki, kolory, wszystko tutaj jest. Może to być zielone, niebieskie, jakiekolwiek tylko chcecie. Tutaj są kolory w odcieniach dopasowanych do zdjęcia, no ale wtedy to nie będzie w ogóle widoczne. I to jest prosty opis, proste przesłanie i, 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 i prosta miniatura. Tutaj możecie zmieniać tła. Może to być zorza polarna. Pani może być mocno zarobiona. Cokolwiek chcecie. Pokażę Wam jeszcze tylko. Tu jest miniatura też z jednego z moich filmów. Pokażę Wam tylko jeszcze projekt miniatury na aukcję Allegro. Wszystko rozchodzi się o to, aby przyciągnąć uwagę potencjalnego kupującego. Wcześniej ta aukcja wyglądała ten zegar wyglądał tak. Zwykłe zdjęcie na białym tle i tyle. Tutaj widzicie, że jest pani, która, która jakąś emocję pokazuje. Tu macie zegar, który jest obrócony i, i też może przyciągać wzrok, ale widać, że coś się dzieje, że objętość tutaj tego miejsca jest cała. I myślę, że, że dla klienta, dla potencjalnego klienta, który ogląda aukcję i zobaczy, nie wiem, 20 aukcji z tym zegarem zobaczy jedną miniaturę, która wygląda tak to jest szansa, że mimo ceny, które mogą się różnić to właśnie na tą aukcję kliknie jeżeli dodamy do tego fajny opis yy, związany z jakością tego produktu, do czego służy, jakie ma zalety. To opis plus miniatura plus tytuł oczywiście może być zachętą do tego, że sprzedaż więcej, a klient będzie zadowolony, ponieważ walory wzrokowe, walory estetyczne plus super opis, to to, co tygryski lubią najbardziej i wtedy sprzedaż Twoja na pewno pójdzie w górę. Niestety lub stety jesteśmy emocjonalnie nastawieni na zakup, jesteśmy wzrokowcami w dużej części, więc wszystko, co zobaczysz wśród wielu aukcji, które sprzedają tak naprawdę to samo, musisz się wyróżnić i musisz coś, coś zrobić. O, albo ten zegar może wskazywać pani tutaj nasza poprzednia. Możliwości jest nieskończenie wiele. Ograniczać tylko twoja wyobraźnia, twoje podejście do tematu. Sprawdź. Jak to się robi, co się robi. Na pewno wiele rzeczy tutaj jest dla Ciebie, nawet kartki świąteczne, zdjęcia do wydruku. Wszystko możesz tutaj zretuszować, poprawić, dodać coś fajnego i nie musisz za to płacić. Idziesz tylko do drukarni, do Rosmana, gdziekolwiek tam drukujesz i zamawiasz projekty, które są Twoje, które mogą Ci służyć zarobkowo lub po prostu hobbystycznie. Wybór należy do Ciebie. Za dzisiaj Ci już bardzo dziękuję. Myślę, że uważam, że. To była wiedza, która nadaje się do zasubskrybowania. Daj, daj lajka, daj komentarz. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, po prostu pytaj. A ja za dzisiaj Ci dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.